Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich filmów o utworach Fryderyka Chopina. Kontynuujemy naszą podróż po nokturnach, gatunku najbardziej ulubionym wielu z Państwa. Dziś przed nami drugi nokturn wydany przez Fryderyka Chopina i drugi nokturn umieszczony w tym opusie dziewiątym. Bo jak być może Państwo wiecie, Chopin pierwsze nokturny, które opublikował, postanowił zebrać w taki tryptyk. No i nadał mu numer, akurat to był w kolejności wydania numer 9, a więc opus 9. Pierwsze trzy nokturny, jeden piękniejszy od drugiego, które absolutnie uczyniły z Chopina mis od razu ulubionego kompozytora nokturnów, zwłaszcza w świecie paryskim, ale też i w wiedeńskim, i w innych ośrodkach, w innych centrach kultury europejskiej. No bo nokturny wtedy faktycznie były w modzie. Były to utwory grywane w salonach wieczorami bez końca. Utwory pełne nastroju właśnie wieczornego, jak to z racji tytułu, romantycznego, wzruszające, i Chopin w tym był naprawdę znakomity. Miał duszę idealną do tworzenia takich utworów. Już rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku, że bardzo inspirowała go do tego miłość w tamtym okresie, miłość jego życia, Konstancja Gładkowska, która była śpiewaczką i pięknie śpiewała pieśni, arie, no i Chopin w taki sposób właśnie chciał, aby fortepian brzmiał. Nocturne Es-dur, opus 9 numer 2. Można śmiało powiedzieć, że jest to najbardziej popularny i najbardziej znany nocturn Chopina obecnie. A zwłaszcza w Polsce, bo przecież w końcu nawet w pociągu Intercity, przy każdej stacji, gdy pociąg dojeżdża do stacji, na początku słyszymy, i to całkiem długo, te pierwsze frazy tego nokturnu. Do tego stopnia, że ja jak jadę z południa aż do Gdańska, to już w pewnym momencie mam tego naprawdę dosyć. Tym bardziej, że jestem pianistą, więc sam gram ten nokturn. Gram go trochę inaczej, więc już zaczyna mnie to w pewnym momencie troszkę nawet irytować. Tym niemniej muzyka jest przepiękna. Czy można w tym filmie o utworze tak ogranym, tak można nawet powiedzieć przegranym, tak znanym przez melomanów, czy można czymś zadziwić, zaciekawić? Czy można sprawić, że ten film będzie wzbogacał, będzie inny? Będzie może nie inny, ale nieprzewidywalny? Długo się nad tym zastanawiałem, ale właściwie z pomocą przyszedł mi, proszę Państwa, sam Fryderyk Chopin oraz jego uczniowie. I proszę już przygotować się naprawdę na wielkie zdziwienie, bo jestem przekonany, że ten film właśnie go przyniesie Państwu. Rozpoczniemy tak jak zawsze, a więc krótko od opisu budowy tego dzieła. A budowa tego nokturnu jest właściwie bardzo prosta. Może jak się go słucha, to nie zwraca się na to uwagi, ale podzielimy sobie ten nokturn może nawet nie tyle na literki, ile na melodie. Ponumerujemy te melodie. A więc rozpoczynamy. Melodia numer 1. To jest ta melodia inicjalna, początkowa, rozpoczynająca się tym charakterystycznym takim skokiem do góry. Tak jakbyśmy otwierali serce, prawda? Pierwsza fraza. I teraz ta melodia jest powtórzona z leciutkimi zmianami.
Dalej ta sama melodia. Melodię numer dwa. Proszę Państwa, melodia numer dwa znów. Teraz jest koda. A więc coś nowego. I jeszcze raz powtórzony ten fragment, ten kody. Drugi raz ta sama fraza, tylko lekko zmieniona. Zbudowane napięcia. Zakończenie. Taka oto prosta konstrukcja i analiza dokonana, proszę Państwa, film mógłby być zakończony, do widzenia, ale tak nie będzie. Tak tym razem akurat nie będzie, ponieważ jest to dużo więcej niż tylko na powierzchni. Nocturne wydaje, sprawia wrażenie dość łatwego. Ale czy na pewno tak jest? Posłuchajmy, co o tym Nocturnie piszą uczniowie Chopina. Utwór ten, pisze Wilhelm Lenz, na pozór tak niewinny i łagodny, nasuwa wedle samego kompozytora, który nam to często powtarzał, szczególne trudności wykonawcze. Chopin uważał ten nocturn za bardzo trudny do wykonania i na pewno był niezwykle wymagający do swoich uczniów, którzy go grali, a grać go chcieli prawdopodobnie wszyscy, bo jak doskonale wiemy, robił ten utwór furorę. Pierwsza ciekawostka, proszę Państwa. Chopin chciał, aby na początku opracować sam bas dwiema rękami. Mianowicie tak, żeby akordy przypadające na każdą ósemkę w basie zabrzmiały jak chór gitar.
kiedy udało się zagrać ten bas dwiema rękami w sposób doskonały i dźwięczny, lecz piano i w ścisłym tempie, to jest absolutnie regularnym allegretto bez popadania w ruch triolowy, wtedy można było powierzyć tak zrealizowany akompaniament samej lewej ręce i pozwolić wejść tenorowi w górnym głosie. To jest bardzo ciekawe określenie, tenorowi w górnym głosie, proszę Państwa. Dla mnie ten głos tutaj górny to raczej już jest głos sopranowy, niech tenorowy. Tenor musiałby śpiewać, to by był tenor. Więc to jest dla mnie dziwne. Czy Chopin nazywał to tenorem? Podejrzewam, że gdy Chopin miał lekcje z mężczyznami, to mówił o tenorze, żeby pianista wyobrażał sobie, że sam śpiewa. Bo nie mam innego wytłumaczenia na to. Może Państwo mi podpowiedzą jakieś inne. No bo jeśli chodzi o jakby wysokość tej melodii, to ona tenorowa nie jest na pewno. Jest zbyt wysoko. I jeszcze tutaj tu żaden tenor nie zaśpiewa tak wysoko. Więc podejrzewam, że o to Chopinowi chodziło i jest to dość ciekawe. O co chodzi z tym, co przeczytałem? To jest częsty zabieg. Ja również z moimi uczniami tak pracuję często nad nokturnami. Mówię im, żebyśmy najpierw opracowali lewą rękę, partię lewej ręki dwoma rękami. Dlatego, że w partii lewej ręki mamy właśnie jakby dwa plany brzmieniowe. I teraz ja je Państwu pokażę, bo myślę, że to jest ciekawe. Pierwszy plan brzmieniowy to jest po prostu bas, który ma jakąś linię melodyczną. Jak to brzmi razem z melodią? No tak. Czegoś brakuje, prawda? Ano, brakuje tego chóru gitar, który wypełnia te dwa plany. Czym jest ten chór gitar? No są to dwa dodatkowe dźwięki pomiędzy basami. Jak mamy bas, następny bas, następny bas, następny bas. Pomiędzy nimi są jeszcze dwa zagrane akordy, a więc chór gitar. Według Chopina. Dlaczego gitary? Znów ciekawy temat. Dlaczego gitary? Podejrzewam, że to jest związane z tym, że gitary to są instrumenty, w których szarpiemy palcami struny. A więc tak jakby Chopin chciał palcami tu w środku szarpać delikatnie te struny fortepianu, czy ja to zrobię, brzmiałoby to tak o. Chór, prawda? A więc mamy... Nie ma tego uderzenia młotka w strunę, tylko tak jakbyśmy, i myślę, że o to Chopinowi chodziło, to musiał być niezwykle taki człowiek, który bardzo zapładniał wyobraźnię uczniów. Coś pięknego. Chór gitar. Posłuchajmy tych dwóch dźwięków pomiędzy basami. One brzmią tak. Przepraszam. One brzmią w ten sposób. Teraz nam brakuje basu. Ale zagram teraz, proszę Państwa, coś bardzo ciekawego dla Państwa. Nigdzie indziej tego Państwo nie usłyszą. Nigdzie, na pewno. Zagram Państwu melodię oraz sam ten chór gitar, bez basu. Czyli teraz będziemy, brakowało nam będzie basu. Posłuchajmy. Można ćwiczyć oczywiście, żeby znaleźć ten balans, tą proporcję między lewą a prawą. To jest bardzo cenne i bardzo ważne, bo to nokturny Chopina to nie jest, proszę Państwa, tak, że się siada i się gra. To naprawdę trzeba dużo pracować. I tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, Chopin traktował je jako etiudy i tak też należy je traktować, bo niejednokrotnie, a właściwie to ja, to w ogóle to jest moje takie credo, w pewnym sensie,
granie pięknym dźwiękiem, pięknym legatem, zmienianie barw, zmienianie dotyku, różnicowanie i cieniowanie w taki właśnie szopenowski sposób w nokturnach jest dużo trudniejsze niż granie etiud. Wymaga dużo więcej od pianisty, moim zdaniem, i jest dużo trudniej się tego nauczyć i to wypracować. Myślę, że Chopin też to wiedział. Bo to nie jest tylko kwestia ilości czasu włożonego, bo w przypadku etiud to jest tak naprawdę kwestia ilości czasu włożonego w utwór. No, jeden pianista potrzebuje 100 godzin, żeby wyćwiczyć jedną etiudę, inny 1000 godzin, jeszcze inny 10 tysięcy godzin, ale każdy gdzieś dojdzie do tego punktu, jeżeli jest dobrze prowadzony i rozwiązuje problemy. W przypadku takich problemów to już jest troszkę bardziej skomplikowane. Ale dobrze, wróćmy. Teraz zróbmy tak jak Chopin, a więc partia lewej ręki dwoma rękami. Dwa plany brzmieniowe. Bas nieco głośniej, chór gitar nieco ciszej. Idealnie w rytmie, tak jak Chopin mówił. Myślę, że o to chodziło Chopinowi. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. I to jest akompaniament. I można sobie, ćwicząc też, można sobie, potem grając tak dwoma rękami, dośpiewywać tę melodię. Jestem śpiewakiem, więc nie będę tutaj tego robił, ale tak tylko dla pokazania Państwu, jak ćwiczymy, wyobrażamy sobie, gdy to już jest opanowane, opracowane, żeby prawa ręka, która gra tutaj, nie zagłuszała tego basu. Tak nie można tego grać. I to wcale wbrew pozorom nie jest takie proste, bo taki naturalny dotyk początkującego. To jest taką ciężką właśnie ręką grany. I to, żeby grać leciutką ręką i delikatnie dotykać fortepian, tego trzeba się nauczyć, to nie jest naturalne. Ale gdy już się umie samą lewą rękę właśnie w taki piękny sposób grać. Co tu jest jeszcze trudnego w tej lewej? Ano to, że ona skacze, proszę Państwa, bardzo szybko wbrew pozorom, jak na nocturn, musimy się przemieszczać z lewej na prawą. I to też może powodować u niewprawnych muzyków po prostu spięcie tej dłoni i ona z siłą rzeczy zagra głośniej i już przeszkodzi melodii. A tak naprawdę istotą i piękno tego nocturnu polega na tym, że melodia prawej ręki, ten tenor według Chopina, czy sopran według mnie, nie jest zaburzony niczym, bo to jest po prostu piękna pieśń o miłości. O, prawda? Posłuchajmy. Ja zagrałem jeszcze ten chór gitar, ale jego prawie nie słychać, ale ja go zagrałem. Teraz go, proszę Państwa, zagram tak, że będzie go słychać, ale tak grać nie wolno, ponieważ to jest brzydkie po prostu. No nie możemy tak grać, prawda? Więc to wszystko trzeba schować, ale jednak zagrać. Magia muzyki. Tyleż magii jest w nokturnach. I teraz dochodzimy do kolejnego tematu, który pewnie będę poruszał w każdym z nokturnów. Albo prawie każdym. Ano to, że prawa ręka musi śpiewać. Chopin umiłował sobie śpiew. Rozkochał się w śpiewaczce. Chciał, żeby fortepian śpiewał. Mówiliśmy o tym już w poprzednim odcinku. O pierwszym z nokturnów. I nokturny to jest właśnie taki gatunek, w którym najbardziej można ocenić, choć to złe słowo, pianistę. A właściwie może nie tyle ocenić pianistę, ile po prostu zobaczyć i usłyszeć i odczuć, jakim jest śpiewakiem i muzykiem. Bo to jest trochę tak jak ze śpiewakami. Mamy mnóstwo śpiewaków na świecie. Mnóstwo. Setki tysięcy. Wszyscy śpiewają ten sam repertuar. Śpiewak operowy na przykład, śpiewający arię operową, ma jedną melodię do zaśpiewania. Jedną, proszę Państwa, melodię. Pojedyncze dźwięki. Tą samą melodię. Setki tysięcy śpiewaków.
śpiewem nie zrobimy nawet dwóch dźwięków. To nie jest jak na fortepianie. To jest tylko jedna melodia. Wydawać by się mogło, co w tym jest trudnego. A jednak z tych 100 tysięcy śpiewaków znamy ilu tak naprawdę? Kilku? Kilkunastu? Czym oni się różnią? Ano właśnie tym, w jaki sposób oni tę melodię śpiewają. Jak, oczywiście barwa głosu też, ale przede wszystkim sposób prowadzenia frazy, sposób łączenia dźwięków ze sobą, jak jeden z drugiego wynika, subtelnych zmian tempa, no i oczywiście emocji. Tych składowych jest dużo więcej, ale ja teraz mówię takie podstawowe. To samo jest z nokturnem. I powiem Państwu, ja ten nokturn też gram już wiele, wiele lat, ale to nigdy nie jest tak, że ja po prostu siadam i go gram. Przed każdym występem ja jednak zawsze staram się go jeszcze piękniej śpiewać, jeszcze szukać nowych możliwości, bo tutaj nigdy nie ma tej górnej granicy. Chopin nam daje tyle możliwości już w pierwszych dwóch właściwie dźwiękach. Już następny dźwięk może zniszczyć cały nokturn lub sprawić, że będzie piękny. Dlaczego? Bo ta długa nuta, proszę Państwa, która mamy, ona na fortepianie robi diminuendo, czyli sama z siebie struna wybrzmiewa, gra coraz ciszej. Jeżeli tego pianista nie słyszy albo sobie z tego nie zdaje sprawy, to zniszczy melodię i legato, grając następną nutę zbyt głośno i nie dopasowując jej do zakończenia tej nuty poprzedniej. A więc i to się, proszę Państwa, wbrew pozorom zdarza dosyć często, niestety. A więc my na fortepianie, fortepian śpiewać z natury nie potrafi właśnie dlatego tak idealnie jak głos, że ma struny, które wybrzmiewają, że jest perkusją tak naprawdę, ale u Chopina no, musimy robić iluzję śpiewu. I to jest właśnie ta praca etiudowa. Oddech i nowa fraza. Oddech i nowa fraza. Oddech i nowa fraza. I cały czas dopasowywanie dźwięków. Wyobrażanie sobie tego, zanim zagram, wyobrażam sobie, jak chcę, żeby on brzmiał. Prawda? Niezwykła przyjemność to jest dla pianisty takie śpiewanie. I można w nokturnach pokazać całą swoją duszę, całą swoją wrażliwość. Dlatego ja je tak bardzo kocham. To jest temat, to właściwie już w tym filmie to już nie jest analiza. To, co ja teraz robię, to już bardziej nawet takie trochę pedagogiczne podejście może do nokturnu, ale akurat tutaj tak mnie sprowokował ten nokturn do tego. Myślę, że jest to dla Państwa również bardzo ciekawe. Chociaż zahaczamy o troszkę inny temat. Ale teraz wróćmy do tego, i właściwie teraz będzie kulminacja tego filmu, proszę Państwa. Proszę się przygotować, ponieważ będzie coś niesamowitego. Otóż. Chopin, może inaczej rozpocznę. Pamiętacie Państwo na początku filmu analizę? Melodia pierwsza, melodia druga. Melodia pierwsza, melodia druga. Melodia pierwsza, melodia druga. Są tylko dwie melodie, one się nawzajem przeplatają. Chopin polecał w przedtakcie do pierwszej wariacji grać zamiast jednego dźwięku perlistą figurę wznoszącą się szybko do góry. Zamiast zagrać. To dopiero początek, proszę Państwa. To jest dopiero początek. Dodatek ten nie jest bynajmniej obojętny. Chopinowi bardzo zależało na tym, aby w powtórzeniach w identycznych miejscach brzmiały one inaczej. Chopin zastępował dźwięki zachwycającą figuracją, którą, proszę się skupić, zapisywał w nutach ulubionych uczniów. Ach, temat ulubionych uczniów zostawmy, bo ja już go poruszyłem bardzo, wyczerpałem, potępiając to, wyczerpałem go
podczas filmu o Skercu Cismol. Jeżeli Państwo nie oglądali, to polecam ten film o Skercu Cismol. Natomiast jest to ciekawe. Chopin upiększał tą prostą melodię figuracjami i zapisywał je w nutach uczniów. I mamy ten zapis. W moim wydaniu, którym ja posiadam, wydanie narodowe Ekiera, ten nocturn ma dwie wersje, proszę Państwa. Jedna wersja, którą ja gram na koncertach, to jest wersja taka oryginalna, bez tych upiększeń. Wersja druga, którą dzisiaj Państwu zagram, pokażę Państwu w ogóle o co chodzi z tymi figuracjami, to jest taka wersja już właśnie upiększona. Jest tych wersji naprawdę kilka, bo Chopin każdemu uczniowi troszkę inne te figuracje zapisywał. Nie było jednej figuracji. Chodziło po prostu o upiększanie kilku nut poprzez dodawanie bardzo dużo szybkich takich przebiegów. To była też taka moda, taka maniera wtedy grania. Być może niektórzy pianiści tak grają. Ja do tej pory jednak wstrzymywałem się przed tym, a no po prostu po to, żeby jednak dać tej, pokazać tą oryginalną wersję pięknej melodii bez jakiegoś szokowania publiczności. Tym bardziej, jeżeli na przykład nie byłem pewny, że publiczność będzie wiedziała, że to sam Chopin robił, bo myślę, że gdyby jeszcze publiczność przygotować do tego, prawda, najpierw mówiąc im to, to jeszcze by miało sens, bo jeśli tego się nie zrobi, to wtedy można wyjść na pianistę, który po prostu komponuje, zmienia Chopina i dotyka świętość, i właściwie to można wywołać skandal. Więc lepiej tego nie robić. I teraz następne ciekawe cytat. Adolf Gutmann, już go znamy, Scherzo Cismol, ulubiony uczeń Chopina. Grał repryzę głównego tematu, a więc powtórzenie pierwszej głównej melodii w postaci znacznie różniącej się od wersji drukowanej z dużą ilością ornamentów, a więc tego właśnie szybkich przebiegów. Mówił, że Chopin wykonywał ją zawsze w ten sposób. Również końcowa kadencja, a więc w kodzie, miała odmienny kształt. Kolejny dowód na to, bo mamy, proszę Państwa, to nie jest jedna osoba. Jakby była jedna osoba, można by było powiedzieć, a wymyślił sobie. Mamy tutaj Lenza, który o tym pisze. Mamy Gutmana i Nixa, którzy o tym piszą. I teraz jeszcze jedna ciekawa rzecz. Otóż, uczeń Tellefsena, a więc Tellefsen to był uczeń Chopina, to był Norwek, który był uczniem Chopina. Pan, niejaki pan Makomaski, nie znamy, ale uczeń Tellefsena. Właśnie też pokazywał warianty, które często były przez Chopina dodawane do tych fraz. I proszę Państwa, żeby już nie przedłużać, to ja teraz Państwu te warianty pokażę. Zagram może jeszcze raz i może pochylimy się trochę nad tymi wariantami w trakcie, ale ponieważ nocturn jest tak piękny, to zagramy go od początku. Prostą melodię, proste dźwięki. Tutaj już jest leciutko, ale to jest jeszcze zapisane w druku. Ona jest odrobinkę już zmieniana. Ale to jeszcze znamy. Że, przepraszam, najmocniej zapomniałem dodać tego, o czym Państwu czytałem, że Chopin w drugiej wariacji polecał rozpocząć to już tym podejściem. Muszę to zrobić. A więc uwaga, bo się zamyśliłem. Zakończenie pierwszej frazy. I teraz Chopin prawdopodobnie grał tak. To jest jeszcze nic, proszę Państwa. I teraz melodia numer dwa.
wracamy do melodii numer 1 i tu się rozpocznie zabawa. Uwaga! Niezwykle, tak? Czy ktoś z Państwa słyszał taką wersję? Jestem bardzo ciekawy tego. Oczywiście znów praca nad tym, żeby to było takie ulotne, takie jak pajęczyna. Uwaga, jeszcze raz. Takie figuracje znamy na przykład z Andante Spianato i z Poloneza Esdur, w których mamy tego typu właśnie opracowany ten temat. A i potem mamy... Prawda? Bardzo to jest podobne. Ale tutaj mamy to właśnie w nokturnie. No ale dobrze, idźmy dalej. A więc to jest ta pierwsza figuracja. I teraz ta figuracja kończeniowa również jest inna. Proszę posłuchać. Jest po prostu tych dźwięków więcej. Potem mamy znów melodię drugą bez zmian, a potem mamy znów melodię pierwszą z jeszcze innymi figuracjami, jeszcze bardziej odważnymi. Już na granicy bym nawet powiedział, ale ponoć Chopin tak wykonywał. Myślę, że Chopin miał setki takich różnych opcji i nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że pianista, że Chopin nie miałby nic przeciwko, gdybym ja na przykład na koncercie grał swoje własne figuracje, które sobie wymyślę. Jeśli bym potrafił dobrze wymyślić, oczywiście. Bo chodzi tu bardziej właśnie o to takie ubranie, upiększenie tej melodii, którą już każdy zna, bo ją słyszał, w jakieś inne szaty, prawda? Posłuchajmy tej następnej figuracji. I teraz zamiast tego... Mamy taką figurację. Teraz uwaga, następna. No i teraz jest już kulminacyjny moment. Proszę posłuchać tej figuracji, proszę Państwa. Nie komponuję, tego nie wymyślam. Ja gram z Ekiela i jeszcze w tej książce dokładnie taka sama figuracja jest. Więc mnóstwo nut zamiast kilku nut. Tak naprawdę. Posłuchajmy jej jeszcze raz. Teraz mamy kodę. Bez żadnych zmian i drugi raz będziemy znów mieli inną końcówkę, proszę Państwa. Proszę posłuchać, jak ubogacona końcówka. Tutaj jest zmiana. Końcówka też jest inna. Thank you.
sprawie tyczy jakby inny utwór. Tak, tak, taki był, taka była stylistyka grania i myślę, że można do tego powracać, wiedząc, jeśli wykonawca wie, że robił to sam Chopin, że tak, tak to po prostu powinno być. Jeśli publiczność również wie i nie czuje się zgorszona, to wówczas można tak grać. Choć jak mówię, ja wszystkie nagrania, które Państwo, chyba kilka jest nagrań na YouTube moich, też tego nocturnu, które Państwo usłyszą, to są nagrania bez tych figuracji, ale możliwe, że w przyszłości zacznę je dodawać do tych nagrań. Tym niemniej teraz zaproszę Państwa na jedno z takich klasycznych, grzecznych moich wykonań na zakończenie tego filmu, żebyśmy poczuli klimat nieco inny niż tutaj w tym mojej pracowni. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i jak Państwo widzicie, Chopin jest studnią bez dna. Zawsze w czymś potrafi nas w jakiś sposób zadziwić i zaszokować, co jest piękne. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.